naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, 3 lata temu, jak tutaj przyjechałem pierwszy raz, przywiózł mnie, wspomnę to nazwisko, Jurek Konieczny z Krakowa. To było we mnie bardzo dużo chęci, dużo entuzjazmu. Chciałem zmienić swoje życie, bo 30 lat byłem w nałogu, piłem alkohol. No to moje picie to na początku było takie małe, towarzyskie, potem już sobie z tym nie dawałem rady. Już dochodziło do takiej sytuacji, że musiałem się detoksykować medycznie, musiałem się odtruwać. Chciałem coś z tym zrobić, byłem bezsilny, nie pomagały mi terapie. Terapia owszem dawała mi wiedzę jakąś, dawała mi niewątpliwie narzędzie, ale nie byłem w stanie tego narzędzia po prostu uruchomić. Nie miałem impulsu do uruchomienia tego właśnie urządzenia. I przyjechałem tutaj i tak jak mówię, w moim życiu Bóg gdzieś był tam dosyć daleko po prostu. Wychowałem się w rodzinie, no co prawda dalekiej od patologii. Owszem, była to rodzina katolicka, chodziło się do kościoła katolickiego, ale to w tym kościele nie widziałem Boga. Zresztą ja go wtedy, tak mi się dzisiaj wydaje, w moim przekonaniu go nie potrzebowałem. W jakim ja byłem błędzie, przekonałem się dopiero tutaj, jak zobaczyłem, tak jak dzisiaj widzę, masę twarzy braci, sióstr, takich zadowolonych, szczęśliwych, niepijących po prostu, sprawiających wrażenie takich naprawdę szczęśliwych ludzi. A ja byłem wtedy w bardzo, bardzo złym psychicznie stanie. Byłem zmaltretowany przez życie, nie chciałem tak dłużej żyć. I szukałem jakiejkolwiek metody, żeby to życie zmienić. Przyjazd tutaj był dla mnie tą szansą, wiedziałem. Więc dlatego wyszedłem, jak było zawołanie wyjścia na środek, wyszedłem z takim szczerym postanowieniem, że coś muszę zrobić, że Jezus jest dla mnie jedyną szansą, że sam sobie nie jestem w stanie pomóc, terapia nie jest w stanie mi pomóc, tylko On, tylko Bóg. Przecież tak jak było mówione, Bóg jest wielki, Bóg, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg czynił cuda kiedyś, czyni je dzisiaj, tak jak siostry śpiewają. I wyszedłem z takim wielkim entuzjazmem i często słyszałem jeszcze wcześniej w świadectwach, jak ludzie opowiadali, że wyszli, coś tak zadziałało na nich, żeby wracając na swoje miejsce, to tak jakby pstryknięciem palcem po prostu zmieniło się. Rzucili picie, rzucili palenie, no gdzieś tam otrząsnęli się z tego wszystkiego zła, które wokół siebie czynili. No powiem, że ja niestety zaliczyłem... Odszedłem, trwało ten taki błogostan, trwał jakiś czas, ale zaliczyłem niestety, ale zaliczyłem upadek. Po tym zacząłem, wróciłem do picia, do innych rzeczy, do starego życia. Analizowałem, dlaczego tak się stało i znalazłem powód. Po prostu ja zacząłem, idąc tutaj, miałem szczere intencje, ale jeszcze miałem takie, próbowałem kombinować z Bogiem. Po prostu zrobiłem taki warunek, stawiałem w swojej głupiej filozofii Bogu. Mówię, Panie Boże, owszem, ja już teraz znam drogę, wiem, gdzie Cię znaleźć, wiem, którędy do Ciebie można trafić, ale może po wakacjach, bo jeszcze na wakacje, jak zwykle pojadę nad morze po prostu, no po wakacjach jeszcze ten ostatni raz zaliczę sobie ten sezon, no bo jeszcze takie pozytywne aspekty tego picia gdzieś mi po głowie chodziły. No i niestety z Bogiem nie da się kombinować, przekonałem się o tym w ten sposób, że po tym sezonie to już wpadłem, to już ten, będąc tutaj i przyjmując Boga do serca, po prostu straciłem komfort picia. Ten komfort już wiedziałem, że ktoś na mnie patrzy. Już czułem, że z tym Bogiem tak zagrałem w znaczone karty. Nie miałem tego komfortu, czułem się z tym bardzo źle. To doprowadziło do tego, że
to moje zapicie, które trwało parę miesięcy, skończyło się detoksem. Pierwszy raz w życiu musiałem skorzystać z takiego już prawdziwego medycznego detoksu, bo byłem tak zatruty alkoholem, że po prostu musiałem być odtruty. I cóż, postanowiłem spróbować jeszcze raz, ale już teraz bez filozofowania, bez swojej filozofii, bez stawiania Bogu warunków, bo to jest naprawdę bez sensu. I jeszcze jedną rzecz, którą sobie uświadomiłem. Dlaczego mi się nie udało za pierwszym razem? Bo było we mnie jeszcze bardzo wiele złości. I to jest też bardzo ważna rzecz. Zapomniałem o tym, że Bóg, żądałem, czy prosiłem Boga o to, żeby mi wybaczył moje grzechy, wykazałem się jakąś skruchą, ale nie potrafiłem wybaczyć innym. A pamiętajcie, moim zdaniem jest to bardzo ważne. Wielu żądałem od Boga, żeby mi wybaczył to złe, co ja wiele rzeczy złych zrobiłem. Ale nie potrafiłem tym najbliższym osobom, które mi zrobiły na pewno mniejsze krzywdy, tych drobnych rzeczy wybaczyć. Czyli bez pojednania z ludźmi, moim zdaniem nie ma pojednania z Bogiem. Po wzięciu już poprawki na te, będąc tutaj właśnie w Ustroniu kolejny raz, już przygotowałem się do tego troszeczkę bardziej, podszedłem do tego w sposób bardziej poważny i no cóż, efekt. W tej chwili 4 listopada, czyli by minęło 2 lata, w tej chwili 2,5 roku, jak nie piję. Na takich, nie piję 2,5 roku. Tak jak mówią terapeuci na takich terapiach chrześcijańskich, ja na przykład byłem na takiej terapii w Markocie, że należy unikać widoku alkoholu, towarzystwa ludzi pijących, no każdy to zna, kto przeszedł terapię, unikać wielu tak zwanych wyzwalaczy. Ja powiem, że dla mnie takie wyzwalacze nie istnieją. Ja na przykład wchodzę do sklepu i tam, gdzie jest alkohol, to tak samo jak karma dla psa czy kota. Po prostu to są regały nie dla mnie, mnie to nie interesuje. Przechodzę obok tego obojętnie. Nie czuję jakiegoś, no czuję się całkowicie wyzwolony i nie mogę teraz powiedzieć, że jestem alkoholikiem, tak jak mówią, ktoś kiedyś na terapii się mówi, że alkohol jest chorobą nieuleczalną, że alkoholikiem jest się do końca życia. Ja czuję się po prostu wyzwolony, mam kochanego Boga, któremu bardzo wiele zawdzięczam. Jeszcze też muszę nad wieloma sprawami popracować, jeszcze nie do końca idę tak, jak powinienem iść, ale no cóż, w tym, co robię, staram się wzrastać, staram się po prostu jak najwięcej z takich spotkań wyciągać dla siebie, doświadczeń, rozmawiam z ludźmi. I jeszcze też bardzo ważną sprawą jest, każdy z nas, którzy tutaj wychodzą na środek, potem wraca do domu, do swojej rzeczywistości, do swojego środowiska. Fajnie tutaj było w tym Ustroniu, a potem ten parasol ochronny się kończy. Człowiek staje się w życiu bezradny. Dla mnie tym rozwiązaniem jest to, że po prostu trzeba znaleźć jakąś wspólnotę ludzi wierzących, mieć społeczność po prostu z ludźmi wierzącymi. Ja na przykład znalazłem swój kościół w Będzinie, w którym po prostu jestem stale, gdzie po prostu wzajemnie jestem wsparty, wspierany w swoich postanowieniach, czuję się dobrze. No i przyjeżdżam tutaj w tej chwili po to, żeby dalej się w tym umocnić. I korzystając jeszcze z okazji, chciałbym jeszcze, mówią, że jest, gdzieś słyszałem takie powiedzenie, które mi chodzi tak po głowie w tym momencie, tak mi przyszło na myśl. Mówią, że Bóg używa zwykłych ludzi, żeby zrealizować swój niezwykły plan. Ja spotkałem takie osoby, które były rzeczywiście doskonałymi, dobrymi narzędziami w ręku Boga i korzystając z tej okazji, że jestem tutaj, to może wymienię z nazwiska, bo większość osób te osoby zna. Więc bardzo wiele zawdzięczam to, że tutaj stoję, że jestem 2,5 roku trzeźwy i że staram się po prostu i z Panem. To zawdzięczam w głównej mierze po prostu Jurkowi Koniecznemu z Krakowa
i Zygmuntowi Krzywdajczowi, którzy po prostu byli na tej mojej drodze takimi naprawdę wyraźnymi drogowskazami. Dziękuję za to Panu, że mogę tutaj być i mogę dać swoje świadectwo.